Mamy szczęście. Kiedy tylko musimy zbudować tratwę, znajdujemy kłody drewna. Gdybym miał szczęście, siedziałbym teraz w domu w podniebnych źródłach.
dzieciaki! Szybko! Musimy biec na brzeg! Lusterkiem. Panie Fredriksen?
Russell, skakuj na kłodę! Chcę z wami porozmawiać. Co tu robicie? My wylądowaliśmy awaryjnie w drodze do podniebnych źródeł. Moi przyjaciele twierdzą co innego. Podobno ukradliście mi coś, pewnego ptaka. Widzieliśmy go, ale uciekł. Przylecieliście tym? Tak. Domem? Latającym domem? Ja sterowałem. W życiu nie widziałem czegoś tak dziwacznego.
Zaraz, zaraz. Czy to pan? To pan jest Karl Marx? Każdy ruszyć w nieznane. Kurka wodna, to naprawdę pan. Zniknął pan tak dawno. Cieszę się, że pan żyje. O, jak miło. Już wiele lat nie miałem gości. No cóż, proszę za mną. Pokażę wam swój latający dom. Chodzili na pokład Zewu Przygody? Naturalnie. Nigdy bym nie przypuszczał, że spotkam słynnego Karla Manca. Moja Ela byłaby zachwycona. To dzięki panu zamarzyła, by zamieszkać w pobliżu podniebnych źródeł. A, tak, tak. Dlatego tak. Przyjechałem. Przyrzekłem jej to. Karolu, przygoda nie ma nic wspólnego z domami, rysunkami, przyrzeczeniami danymi żonie. To poważna sprawa. Poszukiwacza przygód wiąże inne przyrzeczenie. Piękna, prawda? Dzikie dziecko tej krainy. Nie ma drugiego takiego stworzenia. Jest dla mnie wszystkim. Nikt nie uwierzył, że dokonałem tak doniosłego odkrycia. Ale ja ją schwytam i pokażę całemu światu. Ale przecież pan już tu mieszkał, kiedy ja byłem w wieku Russella. Labirynt. Potrafi się w nim ukrywać miesiącami. Nie mogę jej tam szukać, bo kto raz tam wejdzie, już się nie wydostanie. Próbowałem. Straciłem przy tym 19 psów. Co? Kłamcy. Złodzieje! Dogonić! Schwytać ten dom! Uważaj, Russell! Uważaj, Russell! Stefan? Nie! Stefan!
Chyba porządnie oberwała. Sama nie dotrze do dzieci. Dobrze. W sumie jesteśmy jej to winni. Pomożemy jej. Tego chciałeś. Nie, tylko nie mój dom. Tom musi dotrzeć do podniebnych źródeł. Puśćcie ją!
Udało się, Ela. Ocaliliśmy dom. Wciąż martwisz się o tego ptaka? Jeszcze nie jest za późno. Dogonimy ich. Dziękuję, panie Fredriksen. W drogę! Kiepska sprawa. Jak się stąd wygrzebać?
Thank you.